Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla Was trzy filmiki, które podbijają internet. A dzisiaj zobaczymy ciekawy kształt krzewów na cmentarzu. Weekend, czas odpoczynku, ale nie od internetu. Wpadamy z kolejnym odcinkiem. Pam, I have an extra Beyoncé ticket if you want one. Zaczynamy od wspomnianych krzewów, które na Facebooku dostałem od Iwony, a wyglądają jak... A zresztą domyślcie się sami. Chyba coś ci to przypomina. Chyba już wiesz i zgodzisz się, że wygląda to chujowo. Temat jest poważny, co sugeruje tytuł filmu. Woźniakowie trwa konsternacja i cała wieś zastanawia się nad ciekawym kształtem krzewów. A ja zastanawiam się, kto tu jest pochowany, że zasłużył na tak oryginalne przycięcie roślin. No, chyba że tak ma wyglądać aleja zasłużonych w Woźniakowie. W takim razie się nie wtrącam, chuj z wami i z duchem twoim. Jak już jesteśmy przy siusiakowatych rzeczach, niektórzy nie lubią nic, co wyprodukuje Apple. Takie podejście mają niektóre dzieci. No! Oh my gosh! Boom! A jak już urośnie, swoją złość może wyładować w Apple Store, tak jak ten Francuz. Film pochodzi z francuskiego miasta Dijon i po dwóch dniach zbliża się do 2 milionów wyświetleń. Wkurzony klient uzbrojony w kulę do gry w bóle zrobił testy wytrzymałościowe na 12 iPhone'ach, 4 iMacach, MacBooku i dopiero po tym wszystkim dorwała go ochrona. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego nie reagowała obsługa sklepu? No ale po co? Przecież to będzie rekordowy utarg sklepu. Każdy iPhone w średniej wersji, czyli 128 GB, to 879 euro. Każdy iMac to około 2000 euro, MacBook 1500. O taką sprzedaż ciężko w dniu premiery, a tu 20 tysięcy euro, zwykły dzień i to od jednego klienta. A co się z nim stało? Tego możemy dowiedzieć się w kolejnym filmie, gdzie czeka na policję i w międzyczasie bawi się z ochroną wganianego. Starał się też wytłumaczyć, że nie jest zadowolony z reklamacji, którą złożył, stąd ta złość. No tak, pewnie jeszcze dodatkowo wkurzyło go, że do nowego iPhone'a nie może włożyć słuchawek, ale już tak całkiem poważnie, nie licząc odpowiedzialności prawnej, będzie musiał oddać te 20 tysięcy euro, a przecież za to mógłby naprawić swojego reklamowanego iPhone'a i jeszcze zostałoby mu masę kasy, no, chociażby na miejsce i na grobek na alei zasłużonych w Woźniakowie. Na koniec przenosimy się do Filipin, gdzie każdy boi się korzystać z metra, a to wszystko przez zabójcze drzwi. Warto się śpieszyć i szybko przez nie przejść. Podobno ulepszeniem starej wersji będą ostrza zamiast gumowych uszczelek. Można powiedzieć, że to takie drzwi bezkompromisowe. Nie ma blokowania nogą czy ręką zamykających się drzwi. Nie zdążyłeś? Nie masz nogi. A jeżeli blokowałeś je głową, to już chyba wiesz, gdzie możesz trafić. To tyle w tym poszukiwaczu. Pełne filmy jak zawsze znajdziesz w opisie. Jeżeli ci się spodobało, proszę zalajkuj. To bardzo mi pomaga, bardzo to doceniam. Możesz zostawić też komentarz. No i nowe osoby zapraszam do subskrypcji, aby być na bieżąco z filmami, które podbijają internet. Abyśmy razem widzieli się 3 razy w tygodniu, w poniedziałek, czwartek i sobotę. A teraz już nie przedłużam. Przechodzimy do osób, które wygrały koszulkę i torbę. A dzisiaj wygrywa Marta Dudek i pan Apple Pen, który chyba ma dosyć swojego hitu. Jeżeli wy chcecie wygrać, po prostu komentujcie, a my się widzimy w poniedziałek na YouTubie i codziennie na Facebooku. Do zobaczenia. Hej! I have a pen, I have a apple, apple.